Suzuki, jak widać. Kolory nie suzukowe, ale Suzuki. GSX R1000 K9, czyli 2000 wskazywałyby, że 9 rok. No i tutaj taki przeglądzik, zmiana opony z przodu, wahacza, co ciekawe też. Ponieważ coś tu się gdzieś urwało. Tak, urwała się jedna rolka. Tutaj coś się podnośnik zakłada w te śruby ósemki. Szóstki, ósemki, tak, ósemki. O, tutaj jakieś ryski. A, to coś mi właściciel wspominał, że się gdzieś pacnął i wtedy właśnie to urwał. No wiele się nie stało, jedynie ten boczek widzę nie od niego, bo troszkę się kolorem różni. Biały. I plus przegląd silnikowy, czyli sprawdzenie rozrządu, zawory, świece, wszystkie tam takie tematy, płyny poza hamulcowym, bo tu będzie jakaś podmiana z BM-ką chyba, czy z czymś. Coś mi się tak przypomina. Więc troszkę rozbierania będzie. Na razie, jak zawsze, pierwsze tematy silnikowe, będzie z głowy, a później tematy niesilnikowe, czyli wahacz, no i reszta. Troszkę będzie zajęcia przy tym. Nie powiem, że nie. Ciekawe co wyjdzie, ponieważ to razem przyjechała z S1000 BM-ką i z R1-ką. Masz strach rozkręcać. Nie no, tutaj myślę, że aż tak źle nie będzie. Myślał Indygo niedzieli. A w sobotę rozrząd ucięli. W BM-ce prawie, że. I tutaj na liczniku 20 parę tysięcy kilometrów. Się zobaczy. Ale używane ponoć dość mocno. Napęd też będzie nowy, minus jeden z przodu, a z tyłu 40 chyba 2 albo 3, a fabrycznie jest 2, chyba będzie 3. Dobrze, ja to pamiętam. W każdym razie jest tak, jak właściciel chciał w zeszycie. O. A czy jak to ma tam być, to nie pamiętam z głowy. Dobra, ściągam plastiki, rozkręcam co trzeba, później TPS-y, on tak bardzo nieładnie chodzi. Zmieniło się to ponoć po KN-ie i po tym smoku. Ale gdzieś tam mu się praca popierdzieliła. No jak się odpali, no teraz nie będę odpalał, bo raz, że muszę zawory sprawdzić, dwa, że oleju nie ma w silniku. No że tak, no nieładnie chodzi, chrumka tak mocno. No, także ruszam z tematem. Kolejna sprawa, jak coś tam rozkręcę. O, pierdolła sprężyna w CRF-ce. Dobra, działam i widzimy się niebawem. Porozbierane, nie jest źle. Z całej trójce chyba najlepsza ta maszynka. Jeden zabór do poprawy. Jeden? Jeden, tak. Łańcuszek. O, tak się udało. Pomalutko, jak się naciągnie, to wiadomo, wyprostuje się, ale coś tam się zaczyna dziać. Jeszcze nie jest źle, ale no wypada zmienić. Co dalej? No nic, no. Trzeba by to poskładać, nie pomyte jeszcze wszystko. Jak się pracuje tak położone i tyle, sobie to poczyszczę. Posprzątam troszkę te wszystkie śrubokręty i... No i poskładam, no co tu wiele drążyć temat. Także kolejny temat z pochwalenia się, jak wszystko wyczyszczone. Panty już do niej mam, to coś tam pokażę. Uszczeleczki potrzebne, świece. No i się poskładaj, będzie stało do jutra. Do jutra? Tak, do jutra. Jutro się odpali, ustawi idealnie wolne obroty, TPS-y, podciśnienia i silnikowo będzie z głowy. Później opona przód i wahacz z tyłu z napędem. Także troszkę jeszcze pracy zostało, ale się pracuje, to ubywa. Kolejna sprawa. Wiecie, się bardzo nie zmieniło. Płytki wymieniłem, jedna sztuka. Właścicielowi napisałem, że dwa do poprawy, a jeden. Jakoś mi się dwójeczka klepnęła niechcący. Pomyte wszystko to, co ma być pomyte. Pochwalę się, jak ładnie umie umyć. Jak i pokrywa zaworów. Napinacz, powiem szczerze, ciekawa konstrukcja z tego napinacza. Tu ma takie blokady swoje śmieszne, wałeczki, wszystko pomyte, mostki. A pewnie, jeszcze mi się polało z wałka. To co wewnątrz. O, to mi się troszkę rozlało, to się pryśnie zaraz. Ale wyczyszczone wszystko legalnie. Można składać fanty do niego, one są. A tu są, o, niedawno wszystkiego mi się wysypie uszczelki, pod napinacz, pod świece, takie różne gadżety mam do niego. No to co, składam. A jeszcze wziąłem siteczko pompy paliwa do niego, bo to w tych Suzuki z tymi pompami to tak jest tam różnie. Także benzynkę sobie spuszczę i...
albo ściągnę zbiornik, zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Jakoś tam się coś się zdrutuje. Dobra, składam to i w tym czasie właśnie się zabiorę za pompę paliwa na przykład, nie? Zaleję olejem, filterek oleju wymienię. Co tu jest? KN założony, tak. KN założony, to KN-a się mu wsadzi. Układ chłodzenia wszystko skręcę i będzie gotowy do dalszych działań. Dobra, składam i kolejny temat, no pewnie na szybkości już odpalenie będzie. Dobra, będzie odpalenie, tylko kluczyk znajdę, jest tu. Widzę, że nie ma w stacyjce. Będzie odpalenie. Wakuometr podpięty, diagnostyka podpięta. Sprawdzi się to, co trzeba. Najpierw po rozgrzaniu ustawię obroty wolne, tak aby były takie, jak mają być. Później synchronizacja, korekta obrotów, żeby już ładnie chodził, a później TPS. No i silnikowo byłoby wszystko. Jeszcze wachacz do przełożenia, napęd i opona z przodu. A jeszcze troszkę. Olej zalany, fit wymać. Miał być KN-a, znaczy ja tak mówiłem, ale założyłem Wesracha. Japoński filterek jak najbardziej. Tak ten Wesrach cyklocki robi. Także raczej nie ma lipy w tym przypadku. Dobra, a jeszcze siteczko wymieniłem, pompy paliwa. To na razie wyłączę, bo włączę zapłon ze dwa, trzy razy. Jeszcze siteczko powinno tu być, stare. Chciałem pokazać, a jest na pudełku. O takie oto siteczko. No troszkę tam już ciemno w środku. Dobra, to raz. Drugi raz. Niech tam dobije wiatru. I trzeci raz. A już jest nie jedna pompa. Ciekawa jest konstrukcja napinacza. Wkręcamy, a tu mamy taką śrubę do odblokowania. Trochę to tak zwidziwiane. Jakby się nie dało jakoś. No nie da się, bo nie ma dojścia. Jest z boku śruba na imbuzji. Odblokowujemy go właśnie w tamtym miejscu. Dobra, błąd świeci, no bo wiadomo, świecić musi. Bo ma podpięte kilka czujników, ale tutaj podciśnienie jest spięte, jest. Dobra, próbujemy luz, jest sprzęgło i kręcimy. Słychać jak chodzi chyba, nie? Zobaczymy, czy się uda coś z tym zrobić. Się okaże. Będę głośno mówił, skala dokładności 30, także jest no najdokładniej. Lepiej się już nie da, bo to po prostu zależy od ruchu tłoków. Na takiej dokładności, powiedzmy skala 90 i już się nie rusza. Zostały, ale to już jest nie do usunięcia. Dobra, gaszek, bo
O, dużo lepiej. No, to akurat ma ustawione podciśnienia, obroty, więc zostały TPS-y, także przepustnica do góry i patrzymy, co tam jest ciekawego. Temat pierwszy ustawiony. To są te od gazu, a tutaj jeszcze jest taki temat w nim, w tym motocyklu, że nie ma w ogóle ssania. O, to tak pokażę, może będzie widać. Nawet przy otwartych w pełni przepustnicy ktoś tą śrubę, no raczej, bo troszkę obrobiona, bo tu jest ten tork z igłą na środku. Także po prostu, no nie ruszę teraz, ale teraz powinien ta śruba lekko nam wypychać, żeby ssanie uchylić minimalnie, to tam są różnice, czy setne wolta, czy tam do 5 około, 2 do 5, tak różnie jest. Także to się jeszcze ustawi, ale to po kolei. To temat ustawiono, to może przepnę wtyka, to na to sobie popatrzcie, a na zawór. Uwaga, żeby tam kamera nie wpadła. Nie będą mi jaja, nie wpadnie. Za duża, jakby tam wyleciała. Dobra, wypnę tego. A za, włączę zapłon, bo jeszcze muszę jeden silniczek odpiąć. Dobra. I wepnę się piętro wyżej. Ta wtyczka mi się pieprzy trochę już. A te wtyczki takie są, kurczę, średnie. Dobra. Wepnę silniczek, gdzie ten kabel idzie. Wkręcie 0,539, a mamy, ma być 0,539, 0,742, z tym, że tutaj jest taki temat, że na pewno jedna wartość się nie będzie zgadzać. No to teraz patrzcie na przepustnicę, ale sobie nie wezmę tu sobie lekką korektę mi wprowadzę, 20 czy 25. Lekki korek, co się mu wprowadzi. A to jebane. Ok, ile to miało być? 150 tysięcy 200, nie? Tak. 0,539, czyli tak w większości sobie. No a co wam tu dać? O, tu. Ja też popatrzcie chwilowo. Mamy na 0,539. I teraz pełne otwarcie 4, to i tak niewiele brakuje. A co, jak 0,5 było przedtem jeszcze? Co to za afera? Czyli korekta będzie jeszcze troszeczkę. Nie. To co, będzie jakieś kłamstwo, coś wprowadzę. O, jest dobrze. 3,9. 0,5. 4. 0,5. 4, 0,5, 4. Dobra, ustawiony. Teraz się wepnę jeszcze ponownie w ten na dole i się ustawi jakieś ssanie tam, ale to mi chwilkę zajdzie. Albo zresztą. Dobra, macie tutaj z powrotem coś ciekawego. Wyłączę trapy na razie. Dobra, tu się musimy wpiąć ponownie, w silniczek też ponownie wpiąć.
I w kamionek, w instalacji. Pyk, dobra. Siedzi, sprawdzisz, czy mamy prąd, czy nie mamy. Mamy, dobra. I tu się zrobi jeszcze, że podepnę silniczek i z diagnostyki nim ruszę przepustnicami. Bo nie palcem, żeby było to, co chcę. Tutaj sobie musimy skalę dokładniejszą zrobić. Tak. I podepnijmy się w tą maszynę. Maszynę. Zobaczymy, ile ma ssania, ile mu ssania uchyla, ale ja już raczej wiem, że w ogóle. Bo nie dotyka, skoro śruba nie dotyka tam tej dźwigni, powiedzmy, no to błędów jest, no ale to akurat się nie ma co dziwić, bo troszkę rzeczy podpinane. Nic jest. Coś tu mi się nie chce, że ma odpięty ten zawór wydechowy. Coś mi nie chce połączyć z silnikiem przepustnicy. Więc zobaczymy jeszcze raz. Jeśli nie, no to się zrobi z łapy. Trudno. Aktywację. Czyli z łapy niestety. Dobra, to tak, skoro z łapy, to odepniemy silniczek, żeby mi nic nie ruszało. I skoro z łapy, to będzie z łapy. I taki temat. Dobra, mamy jeden 113 końcówkę. Jest różnica? Nie ma. Teraz mamy ssanie otwarte. Teraz zamknę. Jak było, tak jest. A musi być odrobinkę różnicy, także ja to trochę przestawię i zaraz wrócę, bo tam już troszkę kręcenia będzie. I wygląda to tak. Teraz mamy ssanie. Teraz mamy ssanie wyłączone, a teraz pełne otwarcie przepustnic. Włączone. 17,47, 17,48, czyli tam około 30. A co to robi? Że się nam TPS-y, przepustnice przestawiają. Widzicie, tu takie kowadełko, ludzie? I patrzcie, wygląda to tak, że teraz mamy ssanie otwarte. A teraz, tylko tak, żeby za gaz nie trzymać jeszcze za linki, to będzie nam żewinać. O. I tu jest ten moment. Widzicie, jak się przerwa zmienia? Przez to kowadełko. Ssanie się uchyla, otwierają się przepustnice te całkiem, kowadełko się nam zmienia i minimalnie dodaje gazu. I przez to się TPS, wskazanie TPS-u tego pod linkum zmienia. I tu mamy różnicę około te właśnie 30, 17, 48, no tam mniej więcej 30,03 V. I to jest właśnie to, to nie będzie widać, bo a minimalnie widać przepustnice, tylko że teraz się już zamykają, że właśnie się uchylają w tym momencie, w którym powinny. To jest właśnie to ssanie w Suzuki, którego mało kto ustawia, ale dość ważna rzecz. Dobra, składam, wyłączam zapłącz do akumulatora, zaraz będę ładował. Skręcam przepustnicę, pucha z filtrem i gotowy. To co najdłużej można powiedzieć schodzi, to gotowe, będę te wolty, wszystko to chwilę trwa. No jeszcze wahacz, ale to akurat nie cecha każdego modelu, tylko akurat tego. Dobra, składam puchę i jadę dalej z koksem, bo nie ma czasu. Ok, założony filtr, puszka. Powinno być w miarę
Okej, okay, no nie jest zimne całkiem, ale już będzie jakieś tam porównanie, jak odpala. Dobra, przęgło. Odbił fajnie na dwójkę, zaraz zamknę. Opaliłem go przedtem, gdy miał tam 40 parę stopni, to fajnie się ssanie włącza. Także wszystko jest dobrze. Błędem mu się pokasuje. Zapór wyłączony. Co ty robisz, Andrzej? Kurde. To jeszcze raz. Tak ma być. Dobra. Jak to ma obroty? Około 1200. No i jest bajka. Dla mnie bomba. Dobra, zgaszę, bo ogłuchnę. Już do końca. No i lecę dalej z koksem. Na razie plastików nie zakładam. Sprawdzę sobie później, jak ostygnie płyn w chłodnicy. Takie tam różne gadżety. Dobra. Idzie to dobrze nawet dzisiaj. Mieniam sobie wachlarz. Niektórzy mieniać. Tak, podparty za ramę całkiem. Całkiem przyjemnie, ma takie płaskie elementy, że można sobie kilka kołeczków podnośnik pasem związać do góry kołami, bo go można wykiprować. Byłem świeży wachacz, nie wiem czy mówiłem o tym czy nie. Jedno ucho się przy jakiejś tam wywrotce urwało, więc będzie przełożony na używany. To już jest ten używany, przełożony ma osłonę i ślisk, a stary leży w kącie. A, tak fajnie wygląda, nie? Czy pierdolić na gazy ogniem w twarz. To by było coś. Dobra, troszkę się temat przeciągnie, ponieważ jeszcze miałem napęd założyć, ale jakiś inteligent zamówił mi, znaczy zamówił, przesłał łańcuch 530, zębatkę tył 525, a zębatkę przód 520. Niezłe kombo, co? Jeszcze pasuje, żeby coś było jakieś jeszcze średnice, nie te. No ale tak przyszło. Także no, tam przyjdzie niebawem. To co ma być, a nawet nie zakładam. No, poskładam sobie plastiki, wszystko będzie gotowe poza napędem, a napęd to już tam ćwierć sekundy, także to się tam ogarnie w najbliższym czasie. Dobra, na razie fajrant, fajne te kominy, bo sobie tapetę ustawię z tego. Była BM-ka z Geeks do kompletu. Jazda testowa zaliczona, a ja tam jeździ ze mnie jak z kozi dupy trąba. No gotowe, porobione wszystko, troszkę na ten napęd. Się wyczekałem. Lekka modyfikacja. Mianowicie minus jeden z przodu, a plus jeden z tyłu. I to tak nie przechodziło to wszystko tak, jakbym chciał. No ale w końcu się udało. Ale przeszło to, co trzeba. A co tu się coś takiego wbiło? A nie głęboko, coś się wbiło w oponę kiedyś. No i tak to się prezentuje. No co tu opowiadać, no motocykl, każdy chyba widział coś takiego już w swoim życiu. Zapalmy. Tak sobie chodzi.